No i co, odgruzowałam się. 2 miesiące przerwy i można powiedzieć, że mnie zmotywowaliście z wszystkich tych tematów, o które prosiliście, żebym którymi się zajęła. Dzisiaj będziemy mieć temat na topie. Gościem naszym będzie lekarz psychiatra, doktor nauk medycznych, psychiatra Sławomir Wolniak. Zapraszam. Witamy panie doktorze serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem pan doktor nauk medycznych, psychiatra pan Sławomir Wolniak. Panie doktorze, na początku chciałabym złożyć gratulacje panu i małżonce. W listopadzie klinika Wolmed obchodziła 17-lecie działalności. Także... No tak, klinika w dobie 17 lat, natomiast poradnia w Bełchatowie 18 lat, bo była rok wcześniej. I też sieć poradni, która powstała w Piotrków, Trybunalski, Pajęczno, wcześniej było jeszcze Radomsko, Bełchatów, także... Czyli można powiedzieć, że przez te 17-18 lat jest teraz co robić, jest kogo leczyć, bo tutaj problemy ze zdrowiem psychicznym coraz można powiedzieć, są poważniejsze przez pandemię, prawda? Tak, rocznie w szpitalu przewija się około 1000, teraz 1200 osób rocznie, natomiast w poradniach około 2000 w każdej poradni. Mamy też poradnie uzależnień. Widzimy teraz boom na poradnie uzależnień. Są to poradnie związane z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie porady są bezpłatne psychologów, psychoterapeutów, specjalistów, psychiatrów. Także mogę powiedzieć, że zgodnie z tym, co mówią badania, zarówno tutaj lokalne z Uniwersytetu Łódzkiego, że ryzykownie pije według tych badań 29% badanych, co koreluje z ilością badanych w badaniu z New York City University, którym jest 29%. Czyli te wyniki amerykańskie potwierdzają też te polskie, albo odwrotnie. Czyli jest wzrost osób, które piją alkohol ryzykownie i widzimy, że pandemia spowodowała zwiększenie liczby osób chorych na depresję, na zaburzenia lękowe i w grupie tych osób z zaburzeniami depresyjnymi 60%, ponad 64% badanych pije ryzykownie alkohol, a w zaburzeniach lękowych 41% pije alkohol ryzykownie. W liczbie osób, którzy nie piją, nie chorują na choroby psychiczne, zaburzenia, a chorują, to jest to 2:1, czyli więcej osób z zaburzeniami psychicznymi pije alkohol niż bez zaburzeń psychicznych. Co ciekawe jeszcze, jest to też związane z wiekiem. W grupie osób 18-40 lat 40% pije ryzykownie, co też jest związane z utratą pracy, bo 170 tysięcy ponad w Polsce młodych ludzi straciło pracę, co wpłynęło na zaburzenia adaptacyjne. W grupie osób 40-60-30% pije ryzykownie, a po 60 roku życia 20%. Czyli można powiedzieć, że to jest taki łańcuszek, traci się pracę, pije się, jest depresja. Jedno zaburzenie prowadzi tak naprawdę do drugiego. Tak, to jest taki schemat, takie błędne koło, że najpierw tracimy pracę, mamy problemy ze snem, z adaptacją, mamy problemy z zaburzeniami właśnie rytmów dobowych, jest następnie
objadanie się kompulsywne, na przykład zmniejszone libido, obniżony nastrój, obniżony napęd, to z kolei człowiek radzi sobie przez picie alkoholu, żeby zasnąć, jak to powiedzenie polskie, na frasunek dobry trunek, ale to jest złudne, bo to w pierwszej fazie następuje uspokojenie, a później już nie działa i ludzie... Alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. Nie rozwiązuje, a wręcz pogłębia te problemy długofalowo. Panie doktorze, a jak zauważyć, jest ta cienka granica? Jak odróżnić taką chandrę jesienno-zimową od już depresji? No przede wszystkim takie kryterium według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób to też jest nasilenie objawów i czas trwania. Bo chandra to może być 1, 2, 3 dni, obniżony nastrój, jakiś smutek czy jakieś przygnębienie. Natomiast stan depresyjny przyjmuje się, że jeśli taki nastrój trwa 2 tygodnie i dłużej, to już to jest pełnoobjawowa depresja. A takimi osiowymi objawami depresji, to tak jak wspomniałem, obniżony nastrój, obniżony napęd, zmęczenie, a teraz mamy do czynienia również z taką depresją XXI wieku, anhedonią, czyli brak odczuwania przyjemności. I tutaj ludzie zamożni, bogaci, którym można powiedzieć celebryci, niczego nie brakuje, popełniają samobójstwa, bo nie mają celu życia, nie mają przyjemności, nie odczuwają z niczego czyli przyjemności. Gonią za przyjemnością, za takim samodoskonaleniem się, ale tak naprawdę nie ma końca tej pogoni. Nie mogą odczuć tego szczęścia. No tak? Nie odczuwają szczęścia i to jest właśnie tragedia, bo pokazują, ludzie dążą do bogactw, dążą, nie wiem, do różnych samochodów, do różnych, że tak powiem, aktywności materialnych, a tak jak mówił papież, być albo mieć. I tutaj ważne jest, żeby rozwój duchowy szedł w parze z rozwojem materialnym. Czyli 23 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją i według tych sondaży badań przed pandemią około 1,5 miliona Polaków cierpi na depresję. A panie doktorze, gdyby dzisiaj, po roku przebytej pandemii, zrobiono takie badanie, jak pan uważa, znacząco te wskaźniki poszłyby do góry? Ja pani powiem, że mam teraz pełny szpital pacjentów, zarówno prywatnych, jak i na Narodowy Fundusz Zdrowia. I podobnie w gabinetach, podobnie w poradniach czeka się na miejsce. Zawsze był niedobór, jak gdyby, lekarzy, psychiatrów, ale teraz jest na potęgę. Ja myślę, że to o 10% na pewno, czy 20% nawet, czy więcej wzrosło. Nie mam badań dokładnych na ten temat. Mogę się posiłkować tym, że w moim szpitalu jest znaczny wzrost i są to ciężkie przypadki, bo na początku pandemii aż 10% ludzi miało myśli samobójcze związane z lękiem, co będzie, jak to dotknie nas, naszych najbliższych, czy przeżyjemy, czy nasi najbliżsi przeżyją, nasze rodziny, czy stracimy pracę, czy będziemy mieli środki na utrzymanie, na spłatę kredytów. I to powoduje nasilenie, a niepewność, przewlekły stres powoduje do zaburzeń ogólnoustrojowych. Panie doktorze, oglądałam wczoraj pana kanał na YouTubie. Pan teczka, psychoteczka pana doktora Wolniaka, tak? Panie doktorze, no właśnie, tam jest takie hasło, jak nie dać się zwariować? Jak mam nie dać się zwariować, podczas gdy codziennie od roku bombardują nas w telewizji, wszędzie, wszystkich przekazach medialnych liczbami zachorowań właśnie, zgonów, a dodatkowo teraz doszły szczepienia i teraz ludzie też odczuwają dyskomfort. My jeszcze nie jesteśmy zaszczepieni, a my się boimy zaszczepić. Jak nie dać się zwariować w tym czasie? Przede wszystkim musimy wybiórczo wybierać właśnie informacje raz dziennie, a nie siedzieć cały dzień na programach informacyjnych i słuchać, co to się dzieje, jak rośnie krzywy, jak rosną krzywe, ile jest zgonów wszystkiego. Raz dziennie dopływ informacji. To nam w niczym nie pomoże, jak będziemy codziennie siedzieć przed telewizorem. Dzień, siedzieć po 5-10 godzin. Ja jak byłem chory, siedziałem, patrzyłem, to wpadałem w depresji, można powiedzieć. Natomiast jak teraz zajmuję się, jestem zdrowy, pracuję, jestem po 2 szczepionkach, no to zupełnie jakość życia poprawiła się
i nie oglądam. Trzeba mieć zdrowy dystans, tak? Tak, do informacji. Przede wszystkim też musimy dbać o odporność. Alkohol zmniejsza tą odporność. Natomiast kiszonki, tutaj polecam kiszone ogórki, kiszoną kapustę, nie kwaszoną, a kiszoną. To jest różnica właśnie, żeby to był sposób naturalny, żeby z dużą zawartością kwasu mlekowego. Tak, bifidobakterium, bifidum, czyli też te wszystkie leki, które zawierają pałeczki kwasu mlekowego, czy ewentualnie probiotyki, które są dobroczynne dla naszego ustroju. I oczywiście wysiłek fizyczny, przebywanie na łonie natury, wycieczki do lasu. A suplementy diety, witaminy? To znaczy przede wszystkim witaminy z grupy C i D3. To są te... Czyli jak nie mamy słońca, tak? Ale to mogę tu powiedzieć, że witamina D3 powinna być przyjmowana przez osoby w wieku powyżej 65 roku cały rok, natomiast u osób młodszych od października do kwietnia. To jest zalecenia endokrynologów i psychiatrów. Jest to właśnie wpływ na metabolizm przede wszystkim organizmu, na odporność, na lepsze samopoczucie i lepsze zdrowie. Czyli w taki sposób, takich sposobów naturalnych mamy używać i to na pewno poprawi nam jakość, chociaż postaramy się poprawić jakość samodzielnie nasze tutaj funkcjonowanie. Taki zdrowy dystans do telewizji, spacerowanie i tak, zdrowe wysiłek fizyczny. Ja tutaj mądrze nadmienię, według badań też profesora Wetulaniego świętej pamięci, który przyjeżdżał do Wolmedu do nas na Dubie na konferencję, miał na Dubie 25 wykładów przez 13 lat i on na jednym wykładzie właśnie podawał statystyki, jak wpływają niektóre rzeczy, zachowania na wydzielanie dopaminy w mózgu, czyli na układ nagrody przyjemności. I na przykład dobre jedzenie, dobry obiad tłusty, przygotowany smacznie, powoduje wzrost wydzielania dopaminy o 50%. Udany seks 100%. Picie alkoholu 200%. Palenie tytoniu 225%. A wysiłek fizyczny, pływanie, bieganie, spacer 300-350%. No i widzimy tutaj, że zamiast brać na przykład dużo dawki leków czy innych środków psychoaktywnych, tak. No to wystarczy uprawiać, ja to też w klinice Wolmed dla pacjentów oprócz psychoterapii, oprócz farmakoterapii mamy siłownie, mamy spacery, wycieczki rowerowe, boisko do właśnie siatkówki. Czyli ten ruch fizyczny jest bardzo ważny. Ruch fizyczny jest bardzo ważny. No i też odpoczynek, jacuzzi, sauna, czyli to wszystko wypocić toksyny, to bardzo dobrze wpływa na ogólne samopoczucie i na zdrowienie. Panie doktorze, oprócz depresji i uzależnienia od alkoholu bądź takich innych środków psychoaktywnych, jeszcze pojawia się w tym czasie, czasie pandemii, gdzie jest lockdown, w tamtym poprzednim roku tak było bynajmniej, pracujemy zdalnie, dzieci uczą się zdalnie, jesteśmy tak jakby bardziej teraz w tym świecie wirtualnym. Jak dbać o zdrowie psychiczne swoje rodziny, dzieci, żeby nie uzależnić się od komputera, telefonu, ja bym tutaj powiedział jeszcze jeden ważny aspekt izolacji domowej, izolacji społecznej. Właśnie konflikty rodzinne, właśnie problemy rodzinne, nasilenie tego wszystkiego i dochodzi do rozstań, widzimy to, są pozwy rozwodowe. Ludzie, którzy na co dzień nie mieszkali, byli w delegacji, są zmuszeni razem i odkrywają się na nowo. I czasami odkrywają się coraz to dziwniejsze strony naszych charakterów. 24 godziny na dobę na 80 metrach z trójką dzieci. Tak, ja miałem na przykład taki przypadek, gdzie rodzina
wrócili właśnie do dziadków, właśnie syn z żoną i z wnuczętami, i na w dwóch pokojach sześcioro osób. Jeden na przykład, czyli dziadek, stracił pracę, zaczął pić, a był 20 lat trzeźwym alkoholikiem. Babcia straciła pracę, wpadła w depresję, a właśnie dzieci nie mogły się dogadać, też, że tak powiem, kłótnie, i wrócili z Anglii, bo też tam im nie wyszło. Czyli cała rodzina do leczenia psychiatrycznego i konflikt rodzinny. Widzimy też właśnie, tak jak pani powiedziała, nadmierne nadużywanie komputera. Wiadomo, że komputer jest potrzebny chociażby do tych znanych lekcji. Z którymi rodzice czasami kompletnie sobie nie radzą, a co no, dopiero to dzieci? To jest inna sprawa. Tak. I właśnie widzimy, że to żniwo będziemy zbierać przez następne lata, zarówno związane ze stresem tych dzieci, z izolacją, braku właśnie interakcji rówieśniczych, jak i z brakiem wiedzy. Niestety nie wszyscy sobie radzą i jak się śmieje, że tata dostał piątkę dzisiaj. To tak, panie doktorze, wygląda, że rodzice powinni dostać na koniec roku świadectwa. Tak. Równolegle z dziećmi swoimi. No i na swoim przykładzie mogę najlepiej powiedzieć. Ja też podczas pandemii byłam zamknięta. Pracowałam zdalnie w domu z trójką dzieci, z czego dwóch synów ze spektrum autyzmu i niemowlę, więc naprawdę było ciężko. I jakoś tutaj te luzowania pod koniec maja, czerwca poprzedniego roku troszkę pomogły, dzieci wróciły do zajęć, aczkolwiek no, wiele sytuacji jest takich, że rodziny sobie po prostu nie poradziły psychicznie i faktycznie zgłosiły się na leczenie, bo depresja u matki na przykład, do najbardziej obciążonej pracą i pracą ze sobą, z dziećmi, dała się we znaki. Tak, przede wszystkim ważne jest, żeby się nie wstydzić kontaktu. Teraz można skorzystać z teleporady. Można zadzwonić do psychiatry, do psychologa, do psychoterapeuty, żeby w porę zacząć interweniować w swoim stanie zdrowia. Bo mózg jest najważniejszym organem. Bez mózgu nie można żyć. Bez serca jest serce zastępcze. Dokładnie, panie doktorze, a jak poznamy po naszych dzieciach? Czasem rodzice po pracy chcą mieć święty spokój teraz w tej pandemii i pozwalają tym dzieciom na kilkugodzinne korzystanie z gier. Jak poznać, że nasze dziecko jest uzależnione od gier komputerowych na przykład? No wystarczy zabrać mu na 2-3 godziny, czy będzie krzyczało, czy będzie protestowało, czy będzie się denerwowało, będzie agresywne, będzie nieprzyjemne dla otoczenia. Tu już widzimy, że jest problem. I wtedy, no niestety, często kończy się to pomocą psychologa, psychoterapeuty uzależnień, żeby wprowadzić granice. Ważne jest, żeby dzieci nie zasypiały z komputerem, ponieważ są zaburzenia snu nocnego, światło niebieskie, które jest wydzielane, emitowane z komputera, ze smartfonu, powinno przynajmniej 2 godziny przed snem nie być używany taki smartfon, taki, to jest bardzo ciężkie, nieraz też mam małe dzieci, też walczę z tym. Natomiast no dobrze by było, żeby mieć całkowitą kontrolę nad dzieckiem. I też zajęcia, czytanie książek, czy poświęcanie czasu dzieciom, żeby ewentualnie mogli się spotkać z innymi dziećmi, czy w sobotę, czy w niedzielę. Tak jak mojego syna dzisiaj wysłałem do kolegi na sobotę, niedzielę, żeby sobie... I rodzice odpoczną i dziecko się zrelaksuje, tak? Dziecko pojechało drugie na zakupy z mamą. Dobrze, że w ogóle też, można że wyjść, tak, dokładnie. Korzystajmy z tego, nie tak, siedźmy w domu przed telewizją, tak? Ja też ich zabieram do lasu co tydzień, na działkę, żeby pochodzić, nabawić w kominku, tak. I, że tak powiem, trochę normalności, żeby dzieci nie siedziały tylko w czterech ścianach, ale niektórzy niestety muszą... Sami ze sobą zostać, sobie nie radzą czasem. Także to jest też problem. Ale jest taka instytucja jak właśnie poradnia dla dzieci, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właśnie wsparcie dla rodziców, dla współuzależnionych, jak jest problem z
członkami rodzin. Także tutaj możemy. Panie doktorze, w momencie, w którym te takie środki niefarmakologiczne nie działają, doktor psychiatra faktycznie diagnozuje u nas depresję i wchodzą w grę już leki. Czy one uzależniają i po jakim czasie dawkowania one zaczynają działać? To znaczy tak, można powiedzieć, że są leki, anksjolityki, czyli te leki, które zmniejszają poziom lęku, benzodiazepiny, które działają szybko, skutecznie, ale ich stosowanie nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie. Często jest tak, że jest przewlekle stosowany ten lek, i później ja mam problem na oddziale uzależnień, że pacjenci po 10 lat biorą benzodiazepiny i nie można ich odstawić. I to jest duży problem. Natomiast jeśli to jest pod kontrolą robione przez psychiatrę i jeśli leki benzodiazepiny, takie jak chociażby Xanax, Alprox, Zomiren, Relanium, czy Tranxenę jest stosowany krótko, przez 4 tygodnie, do 4 tygodni, a są włączane leki, które działają przeciwlękowo o innym mechanizmie. Są leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, NASRI, czy inne typu trazodon, to wtedy te leki są bezpieczne, można je przewlekle stosować i nie uzależniają. Działają po 2-3 tygodniach i wtedy ja polecam właśnie, to już od 18 lat wprowadziłem to, że jak dawniej było, że tak powiem, nawet zakazane stosowanie psychoterapii w połączeniu z farmakoterapią, to ja to wprowadziłem z moją koleżanką, że zaczęliśmy to łączyć i mamy dobre rezultaty. Że stosujemy psychoterapię, tak jak w klinice stosujemy psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, warsztaty, wykłady, muzykoterapię. Teraz wprowadziliśmy też akupunkturę, medycynę chińską, jak również biofeedback, czyli oddziaływania na stymulacja właśnie taka neuroobrazowa. Panie doktorze, a z jakimi powikłaniami somatycznymi borykają się pacjenci, którzy przeżyli COVID, którzy przechorowali? Bo na pewno są tacy, którzy mają te stany lękowe po przebytej chorobie. Jakie są takie somatyczne powikłania somatyczne. Po COVID-zie? Przede wszystkim niewydolność serca. Dużo osób cierpi na zmniejszoną kurczliwość serca. Dużo osób ma problemy, czyli właśnie kardiologiczne. Dużo osób ma problemy pulmonologiczne, gdzie te płuca mają ograniczoną sprężystość, następnie wydolność fizyczna, bóle mięśniowe, które występują, następnie tutaj jest też mgła pokowidowa, którą widzimy, zaburzenia koncentracji, pamięci, depresje, są psychozy. Też widziałem takie, że pacjenci mają omamy wzrokowe, słuchowe. A jak długo mogą się utrzymywać takie objawy pokowidowe, somatyczne? No to różnie, bo indywidualnie, u jednego do 3 miesięcy, u innych do pół roku. Także nie ma jakichś długich badań, bo wiadomo, że jest to, można powiedzieć, krótki okres obserwacji. Natomiast te objawy u niektórych mogą zostać do końca życia. Są przypadki, że muszą być przeszczepy serca czy przeszczepy płuc, jeśli płuca się kurczą i występują właśnie takie niewydolności oddechowe. A w ogóle to trzeba powiedzieć, że wzrosła śmiertelność właśnie, umieralność ludzi w 2019, a 2020 o 13% w Polsce, co jesteśmy na niechlubnym drugim miejscu w Europie. A klinika Wolmed uruchomiła bezpłatną infolinię. Tutaj na dole ekranu Państwo znajdą numer 691 92 92 92. Kto może zgłosić się na tej infolinii? Kto, w jakim stanie powinien zadzwonić pacjent? To znaczy tak, tutaj jest porady psychologiczne dla osób, które mają problemy no, wszelkiego rodzaju z
depresją na przykład, z jakimiś uzależnieniami, a też mamy bezpośrednie sesje takie terapeutyczne, to już z właśnie programu Fundacji Rozwój Lepsza Przyszłość, gdzie osoby starsze, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności, mają szereg sesji, to jest półroczny program, terapeutycznych, wspomagających właśnie psychologiczne porady na te różne tematy pokovidowe i nie tylko. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy. Bezpiecznie przyjeżdżam pana doktora z powrotem na miejsce. Dziękuję. Zgodnie z zaleceniami pana doktora, szanowni państwo, stosujmy się, wychodźmy na słońce, robi się coraz cieplej. Dzisiaj mamy piękny dzień, wyłączamy telewizję, wyłączamy internet, idziemy pospacerować, jemy, odżywiamy się dobrze i pozytywnie myślimy. No a jeżeli sobie nie radzimy, są specjaliści, klinika Wolmed, pan doktor, specjalista także. Dziękuję i właśnie mówię, właśnie pakuję się, jadę do lasu, na działkę. I proszę brać przykład z pana doktora. No, dziękuję serdecznie. Powodzenia. Do zobaczenia. Miło państwu było. Dziękuję nam państwu. Również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.